Już witam was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od pogadanki takiej małej na temat 1.19 całego tego update'u, bo jest po prostu dla mnie on jest beznadziejny, ta aktualizacja. Żeby nie było, bo nawet pogada się ze mną zgadza. Nie wie, że akurat mi się zacząć paść i padać. A wyłączoną mam pogodę, a to nic nie zmienia. Także 1.19 jest, no, moim zdaniem beznadziejny. Dlaczego? Jakbyście nie wiedzieli, 1.19 tak Mojang strasznie zmojangowało i jednak powiedziało, że no mieliśmy tam dodać, ale jednak nie, takie nie dla psa. Dla pana to! Takie niby, o, chcecie update? Nie, sorry, ale żartowaliśmy, nie? Update natury? Nie, po co to komu? Także no, Mojang się trochę, że tak to powiem, no Mojang, no. Wiadomo jak to jest, ostatnie aktualizacje jakoś im strasznie nie wychodzą i to nie tak, że one nie są złe, bo na przykład 1.19 dodało fajne rzeczy, takiego jak Warden, takie te miasta, Wiftsnik, Aleje, tak, to akurat są spoko rzeczy, ale nie dodali najważniejsze rzeczy, na którą najbardziej czekałem, czyli aktualizacja natury i biomów, w ogóle tak jak powiedziała tata Agnes na Mindconie, że chcą się skupić na dzikości tej aktualizacji, jakieś tam chcą, żeby biomy miały różnorodne i to w ogóle wszystko. A jedyne co dodali z tego to Bagna i ostatnio, jakbyście też nie wiedzieli, Mojang wstawiło na swoim kanale film, no, gdzie tam różne na pytania odpowiadają i tak pojawiło się pytanie odnośnie biomu brzozowego, tak, lasu brzozowego, no i niestety nie dodadzą tego, tak samo jak świetlików. Dlaczego tego nie dodadzą? Nie mam pojęcia. Bo też mówili, że prace trwały nad tym biomem i przerwane zostały. Dlaczego? Nie wiem, może zostało to zbyt ambitne. Może się skupiają na czymś innym, bo wiecie, w starożytnych miastach jest ten portal. Prawdopodobnie będzie nowy wymiar, może nad tym pracują, ale to na pewno jeśli nad tym pracują, to nie będzie po prostu w tym update'cie. 1.19 już jest no, w takim stopniu, że no już kończą po prostu go robić. Same snapshoty wychodzą, to takie tylko takie naprawcze, jakieś bugi czy coś, takie big faxowe. I tu nic nowego nie dodają. No i też 1.19 to jest taka aktualizacja, że no niby coś tam dodali. W sobie większość tych rzeczy, no o wszystkich praktycznie wiedzieliśmy. No po pierwsze, tak, miasta, starożytne miasta, Warden i Skalki. No to Warden i Skalki już miał być aktualizacją, znaczy już miała być częścią aktualizacji, no poprzedniej, tak, 1.17, no i 1.18, ale no, osi nie pykło. No i w 1.19 na Mindconie, no dowiedzieliśmy się, że o, będą fajne miasta, starożytne nowe miasta, nie? To takie, o, fajnie, nie? No to akurat spoko, nie? Ale no, nadal to jest część aktualizacji, powinno być Caves and Cliffs, a nie 1.19. 1.19, tak jak właśnie powiedzieli na Mindconie, tak, Agnes? Że 1.19 powinno się skupiać na aktualizacji dzikości, tak? Czyli natury, takie rzeczy, biomy i w ogóle. A tamto to powinien być dodatek, te wszystkie inne. No z takich jedynych niespodzianek w tym update'cie, o którym nie widzieliśmy na Mindconie, to jest w sumie niby alej, no było głosowanie na tego aleja, ale nie wiedzieliśmy za bardzo jak będzie działał, więc to jest w sumie taka niespodzianka. Swiftsnik, bardzo fajny akurat enchant, który no jeszcze nie zdobyłem, bo jestem jeszcze nie na tym snapshocie. No i w sumie tak, kompas. Kompas jest bardzo fajny, tak, ten co jak się ginie, to można, no, pokazuje gdzie się zginęło. To jest akurat bardzo fajny kompas, bo mi się akurat przyda. Ja tam często ginę, na pewno, no, przyda się akurat taki kompas, ale z drugiej strony, no, jest on bezużyteczny na hardkorze. Teraz dużo ludzi gra na hardkorze, więc no, dla nich to nic ciekawego. No i płyta, która dodaje, no, lore, tak. Powiedzmy szczerze, ta płyta też jest bezużyteczna, raz możesz ją przesłuchać, już ci nie jest to niczego potrzebna, no. No, także, no, trochę się zawiodłem, 1.19, nie ma w niej żadnej niespodzianki.
A no i jeszcze tam są niby rogi, kus, ale to też w sumie nagrywam to na razie 16. Ja okaże, że mogą nie mieć zastosowania w ogóle te rogi, kus, więc możliwe, że będą tak sobie, o tak, o po prostu będą. Ja mam nadzieję, że jeszcze nas jakoś pozytywnie zaskoczą, przynajmniej z rogami, że dadzą im jakieś fajne zastosowanie. Może aleje jeszcze jakoś, nie? Jakoś może naprawią, bo na razie niby są fajne, ale je ciężko używać. No, także dajcie znać tam w komentarzach z chęcią. Jeszcze poczytam wasze komentarze, co wy sądzicie na ten temat. Naprawdę, no, mogliby to tak fajnie rozwiązać. W ogóle mogliby Mojang po prostu powiedzieć: ej, halo, no ta aktualizacja natury jednak nas trochę przyrosła. Ale nie martwi się, trochę się opóźni, ale będzie, tak? Po prostu mogliby tak wyjść. A nie, najpierw milczeli, nic nie mówili. Teraz wypuścili wideo, gdzie no. No monster, a nim strasznie opluli w tym wideo. Robili sobie najpierw jakieś pytania, takie proste, proste i nagle w środku jest pytanie o las brzozowy i nagle no sorry, nie będzie i dalej tam jakieś pytania ma, nie. No po prostu, nie, to jak nas potraktowali w ogóle całe te community Minecraftowe to jest... Oh, no, żenujące. La masakra, Genua. I nie tylko ja tak uważam, bo no raczej wszyscy gracze Minecrafta, przynajmniej większość, uważa tą aktualizację, że no jest, no brakuje w niej coś. Tak samo jak Jimmy, polecam obejrzeć jego film. No i też no w sumie większość youtuberów też nagrywa filmy o tym zagranicznych, polskich. Ale no niestety aktualizacja 1.19 jest jaka jest. U mnie to zostawia trochę w kropce, bo chciałem tu sobie pododawać jakieś nowe roślinki właśnie z 1.19, jak dodadzą w tym biomie. Redus, chciałem sobie dodać roślinki. No i niestety sobie ich nie dodam. No i też może jak wydadzą szybko te 1.19, to może chociaż spełnią jedną obietnicę, że dwa update'y jednego roku, że jedna większa, druga mniejsza. No i akurat tu by pasowało jeszcze do tego. Bo mogliby tak zrobić, że 1.19 będzie tą mniejszą aktualizacją, a 1.20 by była właśnie tą większą, że już natury i wybiomy by pododawali. Tak też możliwe, że zrobią, ale no, nie wiadomo, tak. Ale trzeba mieć nadzieję. Minął tydzień. Niestety, zachorowałem. W międzyczasie, jak był ten tagger, sobie tam gadałem o tym całym 1.19 i w ogóle. No to sobie zrobiłem tutaj mniej więcej ten, no i minął tydzień. Wyszedł już 1.19 pre-release pierwszy, czyli wiemy już, że do 1.19 już nic nowego nie dodadzą. No i zachorowałem niestety w tym tygodniu. Możliwe, że będzie jeszcze po mnie słychać trochę, bo tam gardło mi bolało, gorączka, wiadomo te sprawy. Ale tak, no jestem tu świeżo po robocie, po tym jeszcze mam tu trochę rzeczy, śmieci takich. Można gdzieś się pochować. Wyszło pre-release i zmiana będzie, i zmienię plany na ten dzisiejszy odcinek. Tak, w dzisiejszym odcinku sobie widzimy świat na pewno. No, weźmiemy sobie dużo fajerwerek, jedzonko mam. To tak jak wspominałem, no niby tam sobie gadałem, to jest tydzień przerwy oczywiście, tam jakieś spekulacje, to miałem nadzieję, że coś dodadzą, ale no niestety. No, Mojang zmojangowało i 1.19 jest no strasznie słabe, jeśli chodzi o obietnicę, a rzeczywistość, no niestety, najbardziej na to czekałem to las brzozowy i oczywiście nie dodali, no. Niestety nie można nic wszystkiego, ale... No cóż, mówi się trudno, może w 1.20 coś ciekawszego dodadzą, albo będzie nowy wymiar może. Ciekawy jestem, jaki będzie temat aktualizacji 1.20, jaki może być. No bo co, 1.19 wydadzą? No i powiedzmy, że zejdzie im za jakiś może miesiąc, dwa, z tym jeszcze 1.19, żeby poprawki jakieś robić. Ale mi się wydaje, niecałe 2 miesiące powinno im z tym zejść. No i potem co, snapshoty już raczej od razu zrobią do 1.20 jakieś pierwsze. I mi się wydaje, że w 1.20 zrobią aktualizację. Będzie normalnie w 1.20 aktualizacja pewnie tych biomów wszystkich w ogóle. Bo co innego mogliby zrobić? Bo tak, nowego biomu raczej nie dodadzą. Znaczy biomu, nowego wymiaru raczej nie dodadzą, dopóki nie zupdate'ują Endu. Więc następny update to przewiduje albo będzie
właśnie update biomów, taka ogólna, z tych, no biomów tych, z tych głosowań, co tam po prostu przegrajecie, pustynia, mesa, sawanna, to by było akurat bardzo fajne, takie coś jakby zrobili. I taki update by się przydał na pewno. A drugi update, jaki mogą dodać, no to w sumie tylko i wyłącznie, no co? Update tego, endu. Endu, bo end też jest taki zaniedbany strasznie. A tak, gdzie ja tu mogę lecieć? Dobra, polecimy sobie kawałek tutaj gdzieś. A, i też oczywiście zapomniałem wspomnieć, jeszcze na pre-release. Mówiłem o tym? Chyba mówiłem. I już słyszę pewnego buga. To nie będzie strasznie irytował, ale czasami mi się... O, słyszeliście? Mam nadzieję, że to będzie słychać. Ale elytra, bo dodali dźwięk zakładania elytry i chyba z każdym zużyciem tego dźwięk się pojawia zakładania. No, 2, 1... O, wiem, gdzie zrobimy portal. Na pięknych koordynatach. O! To są idealne koordynaty. O, strzałeczka w którą stronę domu. Nie będę musiał później szukać. A, koordynaty ładne są. Zobaczymy, gdzie mnie to wywali. Dobra, i gdzie ja teraz jestem? No, jakiś zwykły teren. Kord, trzeba zapamiętać. 17 tysięcy. No, tu mnie na pewno nie było. O, brzozowy las. O, mógłby być taki ładny. No, niestety. Jak miasta starożytne się pojawiają tylko pod górami? A? Nie wiem. Normalnie wszędzie się mogą pojawić. No, na pewno w biomie Deep Dark. O, pierwsza szansa na aleja. Widzę skneczkę, znaczy klatkę. Tu może być alej, to jest dobre pytanie. To daleko będzie na aleja. A, Boże, ten komputer, no. I wczytywanie te trenu jeszcze 1.18. A, nie, golemy. Żelazne golemy, niestety. Niestety nie aleje, tak. No, trzy klatki i trzy golemy, no. Ale peszek. A w tych oni coś mogą tutaj mieć? Nowego? A nie wiem, czy coś mogą mieć nowego. O, tak, mogą mieć coś nowego. Ale zarąbiście. No już mamy za... O, tak. Uwaga, uwaga. Uuu, to jest sting ten taki. Ale zarąbiście. Mogliby dać to jakieś zastosowanie tym rogom. Naprawdę mają bardzo fajny potencjał z alejami, wibracjami i takie rzeczy. Na przykład ogłuszanie Wardena. O, to by było zarąbiste. I tymczasowe. Robisz tak, na przykład Warden nie wie co się dzieje wtedy, może przez chwilę używać. No, to by było spoko, ale to jest 1.19, tu już nic nie dodadzą, to jest pre-release już. Inaczej nic nie zmienią. A tak, alejów nie ma, ale mam bardzo fajny rożek. No, to mi się podoba. O. O, to zarąbiście wygląda. To wygląda jak meteor i taki krater, no. Ale fajnie to wygląda. I meteor, nie? Tutaj taki wpadł, tutaj taki został, no. O! Oho! Rozszerza się. O, że Deep Drag to nie jest, ale mamy spawner. Mamy Dripstone Cave. A ja potrzebuję Deep Dark. Deep Dark, Deep Dark, Deep Dark. O, kolejne diamenty. Pewnie omijam ich pełno jakby co, ale to nie musicie mi krzyczeć, że o, tu i tu były diamenty. Jak dużo pominę, to trudno. Takich nie potrzebuję za dużo. Akurat, o, w sumie to też jest ciekawe, bo diamenty mają taki problem, że na późniejszej etapie rozgrywki nie są kompletnie potrzebne. Nic a nic, co, bo masz zbroję, wszystko. Możesz sobie później już kupić u villagerów nawet jakieś zbroje. I diamenty się robią bezużyteczne. Tak naprawdę to jedyne, dlaczego są diamenty, to do robienia zbroi i narzędzi. Ale zrobić sobie zbroję, narzędzie i później ci już nie są do niczego potrzebne. W formie itemu, jakieś tam bloki czy coś, no to można albo... O. Mamy spawner, może jeszcze będzie płyta. O, jedną rzecz z 1.17, której nie mam. Czyli other side. Nie. I... nie. Niestety. Świątynia. O, czekaj, czy other side może być. O nie, nie tak szybko. Nie zlagowało. A, diamentami nie pogardzę. I ciekawego. I wybuchał.
najfajniejsza rzecz, jaką można robić. Zaraz, to jest ta sama? Czy inna? Tak, zdecydowanie inna. I... O, śmieci. Taki... O! O! Ale mnie zlokowało. O Boże, myślałem, że tam umrę. Była wtopa. O Boże, wszystkie itemy bym stracił. Dobra, tutaj znalazłem takie jakieś góry. I tu są pełno, tu jest jaskiń. Tam jest jakaś jaskinia, tu jest jakaś jaskinia, może tu się coś znajdzie pod górami. O, głęboka jaskinia, fajna. O, jest. Jest Deep Dark. Jest za płytko tutaj może gdzieś. Nie widzę tu przejścia żadnego. O, jest trochę więcej Deep Darku. Duże tutaj to miejsce i to bardzo. Dałaby się jakaś spotka na ten, na widzenie w ciemności. Okej. No i potka na widzenie w ciemności by się bardzo przydała. Ale to pierwsze takie. O, i są achievementy, no tak. Jeszcze achievementy dodali. Mamy pierwsze miasto Deep Dark. O, co zarąbiście wygląda. A tu mamy Shriekera. Tu mamy skrzynki 4. Najfajniejsze. Najfajniejsza rzecz, jaką mnie interesuje, w sumie ten enchant, ten swiftnik będzie najfajniejszy. No, a reszta to taka sobie. Ta płyta nowa, bezużyteczna, to krzyża można ją tylko raz przesłuchać i już ci nie jest potrzebna. No i kompas, w sumie kompas będzie też fajnie mieć. Co my tu widzimy? Przydałby się jeszcze... O? Okej. Okay. Jest? O! To jest to nie Optifine, więc muszę tak sobie radzić. Tak, tutaj są 2, 3, 4. Osiągnięcie. O, bardzo proszę. Jakie fajne osiągnięcie. Uj, jak się ładnie rozprzestrzenił. Dobra, pierwszy raz. O, multi. O i bardzo proszę, już trójeczka od razu. I trójeczka. Dobra, jedna skrzynka jest, jakoś ją bym musiał oznaczać. Drugi raz. Okej, uciekłem. Nie pojawił jego. Okej. Żyję. Może to nie jest zbyt komfortowa sytuacja, ale żyję. O, tutaj mamy jeszcze skrzyneczkę. No, ale z Wardena bez... O! Głowa szkieleta. Warden gdzieś tam jest, ale na razie mi tu nic nie zrobi, jestem za daleko. Nawet tym Sonic Boom, no powiem szczerze, że jak teraz ma ten Sonic Boom, to jest o wiele straszniejszy. Ten, o, regeneracja przyda się. O wiele straszniejszy jest na pewno teraz Warden tym Sonic Boom, bo tutaj nie jestem bezpieczny. Przyjdzie sobie tutaj z dołu i przez ściany tego. Jest akurat bardzo teraz groźnie, trzeba uważać. Dobra, schował się. Jeden jest z głowy. Dobra, uciekamy z powrotem. Okej, jestem bezpieczny, bardzo proszę. Jakaś tam taktyka jest. Oczywiście tak, ucieka. Boję się Wardena, ale nie chcę tu... O no właśnie, a propos zginięcia. Może zrobimy sobie... O, bardzo proszę. Dobra, przespałem się, mam... Pointa zaznaczonego. To jest to niepotrzebne. Ale tak, mamy Swiftnik i w sumie... Czyli ja mam... Powinienem mieć. Tak, mam kowadło, super. Swiftnik to jest maksymalny. O! Zarąbiście, o! Teraz będzie można chodzić sobie. O, teraz to kurde, to jest elegancko. Dobra, lecimy w tamto miejsce teraz. Tutaj jest dużo skrzyneczek, fajnie by było. Ugarnąć. O, to nie to. No gdzie się pojawia?
Nie wiem, gdzie jestem, ale uciekam na szybkie, Boże, jestem. A, dobra, jest daleko, strasznie. Atakujemy? Nie, no chyba nie będę pipą, nie? Zaatakujemy. Ale chyba z takiej odległości nie zaatakuje, co nie? Nie zaatakuje. Oj! 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 Biegnie tu. O, jest chłop, to biegnie. Dobra. Nie będę ryzykował. Zaraz mi odpali Sonic Boom, to już będzie tragedia. Gdzie to tam już jest? Co on tutaj przyleciał tak szybko? Ale on jest szybki. Ale lata. Masakrycznie szybki. O, no właśnie o tym mówiłem, soniczny boom. O, o tym mówiłem. Bez jaj, tutaj nie jest. Pierdziele. O, też jest szybki. Nie, no nie wierzę, Dwitter, to jest masakra. Muszę uciekać. Dobrze, że mam teraz tego swiftnika, bo to byłby problem o wiele większy. A, tam jest, tam daleko jest. No, spróbuję się... Oj! Tak sobie po prostu przeleciałem obok, nic się nie dzieje. Tyle ich tu teraz narobię, że nic nie będzie działo. Nie będzie się dało zrobić. Riptide. Fajne motyki. Okay. Dobra, i uciekamy. Tam idzie. O nie, on nie widzi. Gorzej, tu nie dosięgnie. Nie dosięgnie, tu jest jeszcze jeden. Ej, mamy koksa, mamy koksa. Mam koksa. O, tu jestem bezpieczny. Chyba. Jestem tu bezpieczny? Mam nadzieję. Ile mam motyk? Ale co fajne motyki można znaleźć. Nie wiem po co mi tyle motyk, ale do zbierania liści będą spoko. Kurde, ostatnio sobie robiłem motyka, kurde, o tu jest. Tyle motyk, bez problemu bym ich miał. No nie, nie mam za mało życia. Dobra, pora zjeść koksa jednego. No zaraz umrę. Tutaj mnie strasznie ciekawi, co jest w tej skrzynce. Nic ciekawego. Trochę cicho jestem, się skupiam. O, tutaj najfajniej by było wlecieć, ale tutaj to problem straszny by był. Pikery na YOLO tu wpadnę. Tak, wpadnę tu na YOLO. Dobra, i uciekamy. Jakaś taktyka to zawsze dobra taktyka. No oczywiście. Opłacało się. Ale fajne, jest fajne. Ciekawe, czy mi się laboratorium trafiło pod tym. O, chyba nie, bo nie ma skrzyneczki. No, niestety, chyba nie. Ciekawe, czy te laboratorium na dole, jak tutaj są te skrzyneczki. Czy to będzie jakiś inny, na przykład zapalarka do portalu? Nie, raczej nie. Fajnie by było jakby do nowego... O, teraz mam fajną teorię. Pora na teorię. Tak, mam fajną teorię, bo dodali w snapshocie pewne obrazy 4. No, ziemia, powietrze, ogień, woda, tak? I fajnie by było, jakby zrobili, że wiecie... Dobra, ładne się schowało. Jakby zrobili coś takiego, że wiecie, woda, no to mamy wodną pustynię, tak? Co mamy? Wodną pustynię? Wodną świątynię mamy. Mamy wodną świątynię, tak? I czy to pasuje do wody? Mamy powietrze. No to tu akurat do niczego nie pasuje jeszcze. Może coś będzie niby, coś takiego. Mamy ziemię, no to może być, że właśnie te miasta. I mamy ogień, no to w nederze może. W twierdzy w nederowej. Więc fajnie by było, jakby na przykład jakaś każda część czegoś na przykład by była. Na przykład w twierdzy można by znaleźć jedną część jakiegoś przedmiotu. W podwodnej świątyni drugą część i tutaj gdzieś też trzecią część, jeszcze w tym powietrzu, to może jakaś nowa struktura albo coś takiego, która by się pojawiała na przykład
nad limitem budowania, dzięki czemu by, no to by była endgame'owa rzecz, bo by trzeba było elytrę na przykład zdobyć, żeby się tam przenieść, nie, dolecieć, po prostu szukać na przykład na przykład tysiąc skratek do góry, nie, jakaś się by struktura pojawiała. Ile elytrą by się tam było można tylko dostać, to by było spoko. I na przykład mamy te cztery części i to by pozwalało do czwartego wymiaru się przenieść. Uno, cztery części i czwarty wymiar. No, to by było spoko. Takie coś jakby zrobili. Pytanie, co by się znajdowało w tym wymiarze. No coś użytecznego by musiało być, żeby nie było coś takiego, że dodadzą sobie po prostu nowy wymiar i nic w nim nie będzie. To będzie trochę bez sensu, bo tak end w sumie jest tylko po to, żeby zabić smoka, zdobyć elytrę i tam shulkery i to w sumie tyle. Można zrobić tam sobie ekspiarkę czy coś i się za bardzo do niego nie wraca, ale tak. Ja tu się rozglądam za jakimś wardenem, ale chyba wszystkie poznikały w międzyczasie. Chcę te skrzynki dopaść tutaj. Jedną wziąłem. O, płyta. O, jest! O, tutaj. Okej. I wysprzątane. Ale nie, no to jest dobra taktyka, moim zdaniem. Co tu mamy? Słabe jakieś. Curse of Binding. Papa, nie potrzebujecie. My mamy tak, kawałek płyt i mam Other Side. To jest bardzo fajna płyta. Jeszcze mi brakuje no, kawałków płyt dużo. Ale w sumie to też jest ciekawe moim zdaniem. Trochę ciekawe rozwiązanie z tymi kawałkami. Jest trochę bezużyteczne, ale też ciekawe, bo eliminuje coś takiego, że otworzysz sobie jedną skrzynkę i masz szansę po prostu na to, że od razu trafisz płytę albo ten kompas. Też moim zdaniem to można trochę obronić, bo też ludzie trochę na to. Na przykład Tidzimis mówi, że to jest trochę bezużyteczne. Ale ja się trochę tak za bardzo z tym nie zgadzam. Bo wiecie, bo tak to byśmy mieli szansę, że o, otwierasz sobie pierwszą skrzynkę i od razu możesz znaleźć płytę teoretycznie, nie? A tak to wiecie, zawsze to trzeba bardziej po tym mieście się po prostu poruszyć, tak trochę, chociaż przynajmniej kilka skrzynek otworzyć. Moim zdaniem to jest nawet spoko. Nawet jeśli jest pojedyncze takie. Ale Hoshardy też jest w sumie fajnie, że takie zrobili, bo mają potencjał na przyszłość. Że mogą coś dodawać jeszcze. Jakby dodali sam kompas, no to no też by było niby spoko, ale to samo, tak? Dodali te echoszarty, trzeba kilka echoszartów zebrać, chodzić po mieście, żeby właśnie znaleźć, żeby móc zrobić ten kompas. Oj, nie chciałem tak. Jaj no, ile ich tu jest? Tu ten teraz ryby. Ten jest tutaj. O, było warto. Wylecimy z powrotem. Mogę wyobrażać ci sobie teraz przenieść Wardena do bazy albo gdzieś? A to by było masakryczne. Kurde, to by była tragedia, bo teraz ma tego booma, tego Sonic Boom. Może przez ściany napierdzielać. I w ogóle też coś ciekawe jest pod względem historii, to jest bardzo fajne. Tutaj są jak na przykład te mosty takie i te kolorki, to używają pillagerzy przecież. Tego drewna w odpustach w mansionie, tak? Używają właśnie tego ciemnego drewna, to by oznaczało, że w historii gdzieś po prostu pillagerzy znaleźli to miasto i eksplorowali je i może coś tu znaleźli. To jest bardzo fajne, bo to miasto może się właśnie łączyć kiedyś z leśną posiadłością. No, o, i w leśnej posiadłości jakby to dali, jakby na przykład by było coś takiego, żeby dodali czwarty wymiar. Na przykład, żeby odpalić czwarty wymiar, to trzeba przedmiot też z leśnej posiadłości, na przykład jakiś znaleźć. O, to też by było spoko. By leśna posiadłość miała swoje fajne zastosowanie, małe. Ale zawsze coś. Mam już 10, mogę zrobić sobie kompas. Mamy kompas. Tylko jak on działał? Tego chyba mogę do Ender Chesta wsadzić, nie? Nawet jak zginie, to w Ender Chestie mi pokaże? Tak? Nie mam pojęcia, jak on działa. Oho, jest tutaj. Ale to nie jest takie straszne, jak ma się elytry. Wyobraźcie sobie uciekać na piechotę. Och. Bez elytry.
Ile płyt mi brakuje? No płyty mam bardzo, mam tylko 3 fragmenty. Ojojojojoj, będzie ciężko znaleźć płytę. Tak, płytę już mamy. Other Side 2. Mamy jeszcze 6 zapasowych tych i z. A nie, jeszcze do laboratorium muszę sobie pójść. Jeśli mi się trafiło, też chcę zobaczyć sobie, co tam będzie. I ślub. O, trafiło mi się. Trafiło mi się. Zamykaj się. Okej, okay, nie wejdzie. Mamy laboratorium nawet. Mamy cały mechanizm. Widzieliście o takim rzeczach? Kurde, pewnie nie widzieliście. Laboratorium redstone'owe. To jest ciekawe takie lore. A nic tu więcej nie ma, nie? Nic tu więcej nie ma. Jakieś szatnie albo coś. To jest ciekawe, ciekawe. Myślałem, że tu było, można coś znaleźć, ale jednak nie, pomyliłem się. To już będzie wszystko na pewno z miasta. No, ze starożytnego miasta będzie wszystko, się tak zastanawiam. Swiftnik mam, płytę mam, kompas mam, tak, to będzie wszystko. No i powiem szczerze, że fajnie to się zwiedza. Jest taki nutka grozy, jak słychać Wardena. Akurat jest taki niepokój, że oj, może coś się stać. Trzeba uważać, trzeba spierniczać, ale podoba mi się coś takiego. Oczywiście jak ma się elytra, to można sobie bez problemu uciec. A to też trzeba uważać na ściany, żeby przez przypadek nie umrzeć. A i też kurde, bym prawie zapomniał, to mi się przyda. Nie chciałbym gdzieś zginąć i tu się pojawić. O, ale fajnie. I czekamy teraz. Ciekawe, ile będzie trzeba czekać na ten czwarty wymiar. O, pewnie z 2 lata. Mając Mojang, muszą pewnie najpierw będą chcieli zupdate'ować End. Albo zastąpią portal endowy tym. Twierdzy tej podziemnej, zaraz podziemnej twierdzy, to by zastąpili portal tym tu. No, to też by było ciekawe, ale wtedy no trochę by było szkoda, bo byśmy nie dostali nowego wymiaru. Ale też by było ciekawe coś takiego zastąpienia, ale wątpię, że zastąpią. Dobra, ale lecimy teraz powrotem do domu, ku jak na razie. No, w sumie to jeszcze jedną rzecz chcę zrobić. Weźmiemy sobie troszeczkę drewienka. Jednego diamencika, crafting, tyk, korzystam z okazji, że ty z biomidą, robimy sobie achievementa. Ale vibe, o tak, o tak. I drop. Dobra, nieważne. Fajnie to jest dobrego. Koniec muzyki. Teraz już można na pewno wrócić. Jestem w domu ze wszystkimi rzeczami. Teraz tylko to jakoś ładnie posegregować można. I to wszystko. O. Papugą pokażę. Patrzcie, papugi jak fajny. I jeszcze ostatnia płyta jeszcze. A, płyta, bardzo proszę. Music Disc. Samuel Aberg 5. Też można posłuchać. No i oczywiście. A pugi w tym nie pomagają. Dajcie chwilę. O. Można posłuchać. No, creepy, creepy. Ale fajnie, że dodają lore do Minecrafta, to mi się bardzo podoba. Także w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Trochę mi się plany zmieniły przez te 1.19, bo chciałem tam sobie w dzisiejszym odcinku tam to kończyć, ale w sumie jak 1.19 i tak już niedługo wychodzi, już nic nowego nie dodadzą, to mogłem sobie wreszcie zmienić wersję i sobie pozwiedzać te nowe rzeczy właśnie. Takie jak właśnie te miasta, Ordyna, mogłem sobie... No, w sumie Ordyna już zabijaliśmy, dlatego z nim jakoś tak bardzo nie walczyłem. I w sumie wiadomo było, że zginę, no. Ja nie jestem bardziej jakiś taki... Nie jestem jakimś takim wojownikiem, żeby walczyć.
Warderem, od razu spoiler, umarłbym, tak. I z Warderem już się mierzyłem, jak był słabszy bez tego Sonic Boom, a i tak umarłem. Więc przy Sonic Boom jeszcze jakby było, to o, nie miałbym szans z nim, to na pewno. Ale tak, no, także płytę mamy, kompas mamy. No w sumie to wszystko mamy taki z takich nowości. Jedyne czego na razie nie mam z 1.19 to Alej. No i w sumie resztę rogów, ale rogi to są bezużyteczne, nie opłaca się ich nawet zbierać. No Aleja może jeszcze sobie jakoś, ale Aleja to jak kiedyś przy okazji się weźmie, bo na razie i tak nie mam na niego zastosowania, to na razie Aleja nie będę brał. A tak, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Także widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku tam może już zacznę to wreszcie. W sumie miałem w tym, a no tam trochę zrobiłem, ale wiecie, chory, choroba i w ogóle. Ale tak tutaj 1.19 jeszcze tak wyszło. Także widzimy się w następnym odcinku. Także pa pa, żegnajcie. Ooh.